Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Darko zaczynamy serię, którą przez chwilę ma zastąpić Sadox Switch Zone Hero of the Nation z powodu problemów steamowych, no i też problemów z ruską wersją. No i po prostu chwilowo postanowiłem, że po prostu kontynuować naszą starą grę, którą zaczęliśmy, już była nagrana na kanale, a mówię dokładnie o Piraci z Karaibów, tylko że tym razem wersja modyfikowana New Horizon 14. Pewnie się ktoś pyta, dlaczego ja nagrywam wtedy po raz drugi tę serię? Przecież kurde, już widzieliśmy, zakończyliście, chcesz kontynuować dalej? Tak prawdziwie nie, bo dlatego, że wersja modowa jest kompletnie inna, historie są kompletnie inne, są po prostu dodatkowe, cały czas w aktualizacji, nie jest skończona ten mod. Oczywiście, to chyba znacie, więc ten... No, was zostawię. Panie i panowie, mówię, po prostu historia jest kompletnie inna od wersji, którą mieliście zmodyfikowanym, co zaraz wam pokażę. I oczywiście gra jest tym razem po angielsku, nie po polsku. Jak widzicie, tutaj mamy kilka historii, na przykład Nathaniela Hawke'a, co oczywiście myśmy grali, ale jest różnicą. Że jak pamiętam, tutaj już zaczynamy nową historię, która nie zaczyna się tak samo, jak żyliśmy na Ox Bay. Potem mamy Wooden Roger, którym pamiętam, że ja pół go skończyłem, nigdy nie udało mi się go dokończyć do końca. Mamy Ardent, który po prostu nie pamiętam, bo nie grałem. Bo tam powiem wprost, że ja mało grałem tą wersję modyfikowaną. Assassin, Bartolomiej z Portugalii. Oczywiście Beatrice Sharp, nasza słodka, którą pamiętacie w Age of Pirates 1. Free Game, oczywiście Julian Alistair, co na razie nie będę tego wersji wchodził. Goldback, co oczywiście została dodana nowa część, bo nie była w innych wcześniejszych build 13, które mówimy na New Horizon. Horatio Homeblower, ja nie pamiętam, czy Homeblower był z Master Commander, mogę robić błąd, widzicie, zacząć od razu z klasą drugą. Oczywiście Jack Sparrow, tutaj prawdopodobnie to będzie kampania, którą ja zacznę jako nową, tak będziemy chodzić powoli. No i wystarczy. Oczywiście, jaka jest różnica jeszcze dodatkowa, która jest między oryginalną wersją a modyfikowaną? Oczywiście możemy zmienić banderę, jaką my zaczynamy, co niestety na niektórych postaci nie będziemy mogli. Modyfikowaną własną... Aha, na tej pewnie nie pozwala mi. Oczywiście w międzyczasie tutaj zmienię na Dark Wolf. Będziemy mogli na niektórych zmienić nawet nazwę, na tych wolnych, czy tam gdzie był Nathaniel. Tam będzie można po prostu zmienić. I mamy też dodatkowy level, jaki możemy sobie wybrać. Landwater, Mariner, Sadok lub Swedge Blanker. Ja wezmę level trudny, Sadok, dlatego że my często jesteśmy po prostu bardziej ekspertami tej gry, gdyż my często na tym kanale nagrywam morskie te przygody. No i oczywiście, jak widzicie, mamy tutaj czarną perłę, którą oczywiście w modyfikacji można znaleźć bardzo dużo okrętów dodatkowych, jak czarną perłę, chyba nawet okręt Davy Jonesa, jak pamiętam, to na razie w tym nie będę wchodził, ale my dosyć tego pierdolenia, zaczynamy grę. Tak, już zostały, ten bał robiłem na testy. Ha,
Ok, zaczynamy historię z jakimś Guy Verbinski. To oczywiście naszym pierwszym zadaniem jest znalezienie naszej tawerny. Oczywiście, jak widzicie, baza jest kompletnie inna niż normalnie, tak jak graliśmy w Pirates of the Caribbean. No i oczywiście taka mała informacja z góry, kompletnie mapa jest zmieniona. Tak samo jak ustawienie, jak widzicie, mam tutaj neutral lub inne nasze ten. Oczywiście mamy teraz u góry, już nie mamy, tak jak wskazaliśmy przez F2, że wszystko było podłużnie. No po prostu mamy pod bokiem takie po prostu same notki, które możemy sami pisać zadania. Oczywiście kolonie, jak widzicie, mamy teraz już inne. Nie mieliśmy na przykład Tortugi. Mamy na przykład Puerto Rico, St. Martin, Newis, Antigua. Po prostu wzięliśmy piraty, jak to się mówi, mamy z Karaibów normalną mapę. Oczywiście mamy 31st. Po prostu to jest 5, ale co nam nie będzie potrzebna. Jak kolonii wam już pokazywałem. No i oczywiście Cold Cargo, co zaczynamy no po prostu innymi okrętami, nawet z klasy 8. Oczywiście, jak widzicie, zostały dodane gunpowdery, których nie było. No i oczywiście zostało też dodane oczywiście gunpowdery, które po prostu były już pakowane z Age of Pirates 1, jak graliśmy z Battery Sharp albo z Blazem. Oczywiście też będą mapy, które możemy sobie wyselekcjonować i po prostu tak sobie oddzielić, kompasy i takie inne pierdoły. Okej, okay. Oczywiście jak słyszycie, też muzyka jest Piraci z Karaibów 1. Trochę przyspieszymy, trochę ten, jak widzicie, timing mogę sobie ustawić nawet do razy 20. No to jest przesadą. No i na razie pierwszym zadaniem jest dojście do tawerny. To oczywiście ja już wiem, kiedy testowałem po prostu, czy mod dobrze działa. To po prostu udało mi się chwileczkę sprawdzić to. Okej, okay, jak widzicie, zapomniałem powiedzieć, jest oczywiście szybki teleport, ale czasami po prostu on nie działa, jak widzicie. You can't leave this location now, something is going to happen here. Ok, my wchodzimy do Fatal Blade. I mamy zajebistą muzykę, którą pamiętacie z wersji Disneya. Mam tu jakąś czerwoną babkę, pokaż. Mary Wood. Czy kogoś wam tego nie przypomina, ta Mary? Oczywiście mnie oleje. Ja miałem się przespać, więc porozmawiam od razu z... Jak widzicie, teraz są ikony pogórne i zbudowane inaczej. No ale jak sobie wynające... Jak widzicie, jest więcej tych, co możemy zatoczyć na przykład oficera, jeżeli nie znajdziemy. Więcej sailorów, innych takich tych. Light room. Oczywiście nie będziemy mogli, dlatego że jest jakiś kongres. To oczywiście zostaniemy zaczepieni, no powiem od razu, przez Joshmin Gibbs. Ty pamiętacie Johnson Gibbs z historii, jak ktoś oglądał Piraci z Karaibów? Okej, okay, oczywiście teraz sobie poczytajcie, jak już mówiłem, to jest po angielsku ten mod, więc ten, i oczywiście to nie jest finałowa wersja. A sobie zatrzymajcie. I oczywiście, panie, wiedzieliście, zostało nam zamienione, jesteśmy jakimś kurduplem, co tak prawdziwie jesteśmy kapitanem Jack Sparrow, tylko że jeszcze nam tego nie pokazuje. Oczywiście, jeżeli kogoś to wkurwia, tak jak mi, widzi nas taki dziwny obrazek, to po prostu ja wolę ustawić normalny modeling, co oczywiście, jak widzicie, w tym modzie nam pozwala i od razu jesteśmy zmienieni na zajebistego kapitana. Okej. Okay. Oczywiście, na razie nie mamy żadnych zadań, tak jak już mówiłem. Oczywiście mamy New Captain Log, który będziemy mogli sobie dodawać nowe, ten oczywiście tytuł, nazwiemy to na przykład Dupa. I oczywiście na przykład do Log Entry Dupa, który będziemy mogli na przykład sobie dodawać sami, jak będziemy potrzebowali na przykład nowych notatek dla siebie lub coś takiego. Których widzicie, personal i takie inne pierdołki. Oczywiście muzyka, chyba pamiętacie, jak byliście z Sadoxu z roku 2002, to gdzie po prostu płynęliśmy pod piracką banderą. My oczywiście wchodzimy do miasta. Aha, fajnie, już zostaliśmy zatrzymani, idziemy do rezydencji. No i chyba, panowie, tą muzykę, co słyszycie, pamiętacie z Sid Meier Piraty z roku chyba 2004-2005 roku, co nawet można kupić na Steamie za chyba 99, no ale nie będziemy na razie w to wchodzić. Ok, oczywiście, jak widzimy, mamy tutaj ojca Jacka, ten na przodzie, to nie wiadomo, kto to jest. O, siema, Tia Dalma. I jakiś Matthew Swow. Okej. Okay. Siema, Edward. No i tam sobie poczytajcie. Nie ma tu praktycznie nic ciekawego, co by nam powiedziało. Nie możesz jeszcze iść.
No cóż, jak ojciec ten. Siema, Matthew. Zdrowie, baranie. Okej. Spierdalaj. No i jak powiedział Matthew, muszę z nim porozmawiać, jak pewnie zniknie. What a distinguished young man. Oczywiście, jak widzicie, naszym pierwszym zadaniem, które jest, to jest podpłynienie na Barbados. Jak widzicie, zostało nam zaktualizowane zadanie. Przepraszam, kur tutaj. My early days, co powiedział, że powinienem najlepiej pojechać do Barbados i zacząć po prostu moje życie, ale oczywiście tak nie zrobimy. Z powodu, że jak pamiętam, że jeżeli chcemy zacząć główne questy, musimy iść jeszcze w jedno miejsce, które pamiętam, jak grałem. I jak widzicie, tutaj przejdziemy. W tym nie mamy wszystkich teleportów, nie mamy do tawerny, oczywiście mamy do fortu, no i szybki do okrętu, co powiem szczerze, bardzo nam się przyda. Oczywiście moje pierwsze zadanie, co ja chcę zrobić, to jest pójść do tawerny i zaraz zrozumiecie dlaczego. Jak widzicie, mamy chwilowo pusto, ale mamy tutaj jakiegoś dziwnego oficera, któremu się poznać, się nazywa Thomas the Terror. Red looks good on you, Captain. Widzicie, że tutaj ma nawet napisane dodatkowe, co mogą nam pomóc, jako things, jako myślenie. Niektóre rzeczy mogą być nawet porządne, trzeba trochę poczytać ich. Okej, okay, widzicie, zostało nam dodane zadanie, które bardziej nas interesuje niż to płynięcie, to drugie na tym. Jak widzicie, w early day zostało napisane, że spotkaliśmy ojca, no i naszym zadaniem jest podpłynięciem na Straits Sloat, na Barbados. Więc jesteśmy w tym samym zadaniu, mamy płynąć, tylko że najpierw to możemy zrobić, bo są kilka historii, które ja zrobię tą główną, to sobie zobaczycie w międzyczasie gry. Okej, okay, ale my sobie wracamy na razie na okręt. Widzicie, mamy tutaj dwie wersje okrętu, klasą drugą i klasę ten. Ja oczywiście wrócę na mój okręt. Oczywiście tutaj, jak widzicie, możemy z automatu się teleportowaliśmy. Troszeczkę dziwnie to wygląda, że jesteśmy jakby na morzu. No i widzicie, jak mamy crewman. To po prostu możemy porozmawiać, na przykład wziąć trochę lekcji walki. Możemy dostać trochę informacji. No po prostu chciałbym, żeby z nami po prostu przeszli na następnym lądzie. Co oczywiście na razie nas nie interesuje. Idziemy na sea. Co oczywiście, jak widzimy, mamy dwa okręty, mamy zajebistą banderę angielską. No i mamy tutaj tier 4. Co to bardziej, ta fregata powinna być klasą drugą. Jak widzicie, troszeczkę innymi kolorami. To normalnie nie było takimi, no ale nieważne. Okej, okay, no to naszym, tak jak już mówiłem, widzicie, że mamy tutaj give order, możemy ten. No i oczywiście jeszcze jeden dodatek, co nam pozwala na hoist flag. No to po prostu możemy w każdej chwili przemienić się na piratów, po prostu nie wiem, czy się traci na tę reputację, no i po prostu rozpierdolić kogoś, jeżeli ktoś się skurwi. Oczywiście mamy tutaj też dwie opcje, more and port, które pamiętam, czy to była jakakolwiek różnica, ale też robiłem port, że od razu mnie teleportowała, a nie zostanę na okręcie. No i oczywiście sail tu, który zapytacie. No jak widzimy, tutaj mamy bandery ukryte. Co to znaczy? To po prostu niektóre okręty, dopóki nie zobaczymy, nie wiemy o nich. Czy to są Anglicy, czy to są Hiszpanii, no i tutaj czas się liczy o wiele inaczej. Po prostu ci pisze, na przykład do teleportu zajęło to 22 minuty, albo coś takiego. No ale nie będziemy się w to wtrącać, na razie użyjemy mapy. No i jak widzicie, mapa jest kompletnie inna. Moim zadaniem jest płynięcie na Barbados, jak widzimy, tutaj mamy rozbudowaną mapę. No a my musimy płynąć, czekajcie, Barbados. Barbados jest tutaj. Jak widzicie, pod angielską kolonią, ale to jest na west, więc musimy płynąć w tą czy na east, poczekajcie, nie, east, się popieprzyłem teraz. Oczywiście tempo tutaj też możemy sobie powiększyć, jak widzicie, o wiele szybciej. Dry land,
Jak słyszycie, mamy po prostu teraz dźwięki za każdym razem, jak podpływamy dobrze pod jakąś blisko wyspy na teleport. Ok, my myśliśmy chyba na Barbados, więc na razie sobie płyniemy. Oczywiście, jak widzicie, nawet ikonki piratów i takich innych są kompletnie inne. Islamona, jak widzicie, teraz już taka malutka, już nie jest taka wielka jak kiedyś. No ale my na razie musimy zjechać. Jak widzicie, po drugiej stronie, po lewej mamy żarć, ile mamy morale naszej załogi i tak dalej. Ja na razie w te rzeczy nie będę wchodził. Na razie mnie to też nie interesuje. Ja chcę być na blisko Barbados, więc jeszcze idziemy na South. To już mamy naprawdę blisko. Oczywiście powiem od razu, że też są tutaj pułapki, tak jak w Sadoksie jedynce. Nie wiem, czy ktoś pooglądał mój mód. Co po prostu nam lepiej to wyjaśni. Okej. Jest noc, oczywiście ja zapiszę sobie, dlatego że jak powiedziałem, są bugi nawet w tej grze. I po prostu nie chciałbym tego spalić. Okej, safe, idziemy. Okej, ale w międzyczasie my sobie zbadamy okręty, na przykład ten tutaj. 12 minut. Oczywiście dzięki temu możemy znaleźć szybciej port, na przykład ten, który mamy tutaj. Brightstone, co niestety nie mamy dopłynąć, bo mieliśmy chyba do jakiegoś sraj, coś tam. Ale oczywiście dzięki temu nam pojawi na mapie, jak będziemy potrzebować szybkiego teleportu. Czyli zostały jeszcze dwa okręty. Które są tutaj blisko, znaczy musi być gdzieś tutaj jeszcze jakieś blisko miasto. No zobaczymy gdzie. W sumie trzeba trochę poszukać, bo nie zawsze wyskoczy. Takie po prostu okręty mogą się nam bardzo przydać. Jak widzicie, po prostu mamy już do Brightstone, to co już dokładnie mówiłem. Okej, oczywiście my wykręcamy tutaj, trzeba będzie poszukać portu. Wiem, że to trochę śmiesznie wygląda, jak gumowe, skoro tak się ruszam powoli. Jak widzicie, mamy nawet czas ustawiony, trzeba trochę się pospieszyć. W międzyczasie my szukamy po prostu tej wyspy, której my szukamy. Idziemy na North. Może będę miał szczęście, on trafię. Tum slide, coś tam. I oczywiście tutaj klimat się zmienia bardzo szybko. Chyba mi się wydaje, że wróciliśmy do Brightstone. Tak, wróciliśmy do Brightstone bez wiedzy. No to już nic się nie stanie, w międzyczasie trochę zwiedzimy. Widzicie, troszeczkę są podobne obudowy to co mieliśmy na Greenford, ale to chwilowo trzeba jeszcze poczekać. O, i dostaliśmy level drugi za płynięcie. Oczywiście jak płyniemy w takiej nawet tej dostajemy levele, bo się nam po prostu powiększa nam. To oczywiście się nam to bardzo przyda. Ale my w międzyczasie mieliśmy poszukać tego fortu. Widzicie, dzień cały czas mija szybko. Trzeba się trochę się pospieszyć. No trochę już mi się wiatr zwolnił. No czasami tak będzie. Patrzę, czy to tutaj. Nie. Musi być tutaj gdzieś blisko ten fort. Albo przez pomyłkę, to znaczy, że ja zrobiłem chyba kółko całej wyspy, nie wiem, przez pomyłkę. No cóż. Nic się tam nie stanie, jeżeli tak popłyniemy sobie. Chcemy chociaż jedno darmowe doświadczenie. Okej. Bingo. Tak panowie, zrobiliśmy jedno kółko przez pomyłkę. No dobra, nic się tam nie stało. No i oczywiście mor. Chciałbym powiedzieć port. Okej, okay. O, nawet level up. It looks good on you, Captain. Okej. Okay. No i oczywiście dostaliśmy jeden itemik. Co dokładnie dostaliśmy, jeżeli się nie mylę, to jest właśnie to. Zajebista broń, co się nam przyda wiele później. Jak widzicie, jest silny ten. No i trzeba poznać teraz z tym kolesiem. Oczywiście my jesteśmy kapitanami, więc tutaj ten. No i teraz. O, jakiś itemik. Zdaliśmy. Tak. 250 sztuk złota, bardzo się nam przyda. I takie info na, od góry. Uważajcie na ludzi tutaj. Bo często mogą was nawet zaatakować na ulicy, jak pamiętam. Okej. Okay. Teraz powinniśmy mieć teleport. No i oczywiście my idziemy do tawerny. I mamy zajebistą muzykę, którą pamiętacie, Pirates z Karaibów.
tam jakiegoś biednego, ale mam cię w dupie. Na razie porozmawiam z ciebie. Porozmawiajmy. Mówię, żeśmy się napili. Tutaj pamiętam, będziemy mieć dwie osoby, które będziemy. Jakiś Morgan Means, to opowie historię. Chyba nie ty. Rauf. I chyba ty. Ale ja porozmawiam z tym bogaczem, bo mi się to podoba. Landlord. Okej, okay, opowiedz. No, dobra, przyłączmy się. Okej. Okay. Coś minął czas. O, siema. Nie widzicie, tutaj to jest nawet nam informacja, że musimy być ostrożni, bo niektórzy po prostu kradną. The Brotherhood. Co oczywiście mamy ten. Że to nie są piraci, tylko bukanierzy. Że weźmy po prostu do bukanierów. Ok, on powiedział wcześniej na temat stoczni. Zobaczmy, czy tutaj coś będzie, jakaś info. Nic. No to zróbmy inaczej, wróćmy do portu, może nam coś powiedzą? Okej, ten też by powiedział jakieś fajne informacje, ale mi nie jest potrzebne. Ale wiecie co, panowie? Ja będę kontynuował dopiero na następnym odcinku, bo troszeczkę myślę, że już jest wystarczająco długi ten. Nie będę się tutaj, jakby to powiedzieć, pierniczył. No i po prostu dziękuję Państwu za uwagę. Uuu, jaka fajna cipcia. Dziękuję Państwu za uwagę, nadzieję, że ten początek Wam się podoba, nawet jeżeli nic nie zrobiliśmy. No i zobaczymy się w następnym odcinku. Siemandero.